Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Barbraka, na dzisiaj kontynuuję zabawę z gotykiem. I lecimy dalej. Ostatni odcinek było to, jak otwieraliśmy skrzynię tutaj. Ło, jak Bezi skoczył. Lecimy dalej. Łojeku, Bezi, ale ty skakasz, naprawdę. A tutaj na dole jest przejście. Na razie tam nie chcę iść, bo tam nic ciekawego raczej nie ma. A zobaczmy sobie, co jest z tymi drzwiami. Otóż kuchnia jakaś, tu jest kocioły, skrzynki. Poczekajcie. Co tam jest? O nie. To jest taki fajny piecyk. W sumie, bym sobie otworzył tą skrzynię z ciekawości. Może jakieś fajne mięsko tutaj jest. Niestety nie. Prawo. Prawo, lewo, lewo. Nie. Prawo, raz, dwa, trzy, cztery. Nie. Raz, dwa. Fuck. Raz, dwa, trzy. O, fuck. Okej, okay, dobra. Magnacki pierścień, ale coś ciekawego. Może questowy. Raz w prawo, trzy razy w lewo. Potem raz chyba w prawo. Czekajcie, kurde, zapomniałem, jak to było. Prawo, raz, dwa, trzy. Fuck. Prawo, raz, dwa, trzy. Prawo, lewo, lewo, prawo. Dobrze. Magnacki pierścień. Zobaczmy sobie, co na nim wygrawerowano, także... Magnacki pierścień. Prawdopodobnie jest... należy do magnatu, wygrawerowano na nim napis. W trzech jest siła. Przed ogniem. Weźmy sobie to. No i mamy amulet kamiennej skóry, który jest super. A tutaj co? Nic ciekawego niestety. Ale mamy mnóstwo książek, mamy mnóstwo tutaj fajnych rzeczy. Magiczna woda. Esencja siły. O, to sobie wypijmy bardzo chętnie. Tego lepiej nie pić, jak mówisz. Wypijmy. Nie, to jeszcze nie. Z tym sobie poczekamy, jak przekroczymy maksymalny próg. Znaczy, many, jeżeli chodzi, bo tam chyba też jest jakieś ograniczenie. Chyba do 30 punktów, ale nie jestem pewien. Napój lekkości. Bonus! O, to jest fajne! To jest bardzo fajne. O, jejku, jejku! Jaki to jest bonus! To jest piękne! Oj, tak, no i to ja lubię. I to ja szanuję. Otwieramy. Już obiecuję, że nie będę w tym odcinku otwierał kufor, bo wiem, że to jest po prostu. Troszkę. A ty co tak jarasz to zioło? Tam było więzienie kiedyś, pamiętam. W gotiku dwójce. O, strzelają do. Jakie kusze śmieszne mają, patrzcie. Troszkę się zwiesili, ale nieważne. A czekajcie, która ze strażnik tutaj jest? Możemy z nim zagadać? Kusznik. Kusznik. A jak skoczymy, to się zabijemy, czy nie? Nie, easy. Dobra, wybaczcie mi, że tak długo zwlekam, ale lecimy po prostu z koksem. Mam sporo spraw do załatwienia. Pewnie masz rację. Tylko tak, na początku misję. Poczekajcie, złoty miecz. Bartolo powiedział mi bla 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 bla. Zębacze. No, zębacze to. Później poszukiwania alchemika. Czu, czu, czu. Dalej. Cmentarzysko orków. Cmentarzysko orków. No, na razie tam nie chcę iść, rzeczywiście. To już mam. To później. Parwes. A, do Parweza możemy pójść. Teraz, jeżeli chodzi o ten obozowy Murgonios. Już wiem, gdzie pójdziemy. Do tej karczmy. Tego nie wiem, kto to może. Może Fisk, nie wiem. To później. To nowy obóz. To musimy poszukać koło wieży mgieł. Nek to musimy pójść do... No muszę pójść do nowego obozu. To później blizna. Powiedział, że jeżeli... Muszę pogadać z Kosą. Kosa? Czekajcie, gdzie był Kosa? Poczekajcie! Kosa to jest postać z nowego obozu. To kolejna... Nowego, no to też jest nowy obóz. To jest Hugo.
do którego bardzo trudno się dostać, ponieważ koło niego są wargi, a wiecie, że wargi są dość szybkie. I orkowie jeszcze. I ewentualnie mogłem spróbować się tam pokusić pójść, ale no, to jest prawdopodobnie misja samobójcza, także no nie chcę tego robić na razie. Nowi palacze, no tego nie mogę znaleźć, bo nie mogę znaleźć tytoniu. Tutaj mi się zbugowała ta misja. No to zamiast w nowym obozie, mapy to później. Ranny wojownik. Przyjąłem ofertę od Jima przed przyświątynią i Nosa ma się spotkać z magiem Damarokiem. Mag jest dostępny tylko podczas nabożeństwa. Wychodzi wtedy wszystko przed kaplicę, odpowiadać mszę. Damarok. No to możemy zrobić. Poczekajcie, zapiszę grę. Na czwóreczkę. Ebulita pobijemy kiedy indziej. Gdzie jest Damarok w ogóle? Tu jest Torres, Rodriguez, Milton. Może on tutaj jest, może można z nim jakoś zagadać, co? Jest Drago. No gdzie jest Damarok? Ekoristo, mogę z tobą pogadać, czy się o nie obrazisz, czy co zrobisz, jakiś poch, czy nie? Nie masz tu czego szukać. Precz. Ojejku, no to taki zły, taki wulgarny od razu. Kim jesteś? Nazywam się Drago, mag z kręgu ognia. Jestem także znawcą magii run. Znawcy magii oraz run. Znawcą magii oraz run. W dawnych czasach sam wyrabiałem runy na stole runicznym. Jednak odkąd żyjemy otoczeni magiczną barierą, nie muszę tego robić. Magiczne runy dostarczają nam z zewnętrznego świata. Z klasztoru magów ognia w Korinis. Możemy czegoś nauczyć? Nie, uważam, że coś tam. Rozmawiam z Torezem. Aha, czyli niczego mnie nie nauczysz. A czy mogę wam ukraść te fajne zniszczenia twierdzy? Mogę. Super, ja tam się cieszę. I tu też mogę ukraść? Super. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Nie wściekli się, tam jest fajny kuferek, ale go sobie otworzymy jak wszyscy ma. A dobra, nieważne. Nie będę tego mówił. A, Damarok, gdzie ty możesz być? Tu jest Rodriguez, Torres. Wątpię, żeby. Nabożeństwo. Bo w sumie moglibyśmy wtedy. Tu jest fajny jakiś kuferek. Chodźmy się przespać, tylko gdzie tu się można przespać? To jest pytanie ciekawe, nie? Chodźmy na górę tutaj. Tylko kiedy jest nabożeństwo? Nie mam tam nic wspomniane. Ogólnie większość questów prowadzi nas do nowego obozu. I na ziemię orków jeszcze. Nie to. Mamy jakieś niezliczone zadania? No tak. Okej, ranny wojownik. Tylko podczas nabożeństwa. No ale kiedy jest tam msza? Nie wiem jak tutaj to działa, nie wiem kto jest tam msza. O, czu, jest to jakieś łóżko, jest. No to prześpimy się, nie wiem, no. Do... Nie wiem. Wieczora? No bo msze są o różnych porach, jest msza poranna, jest msza, nie wiem, popołudniowa, jest pewnie msza wieczorowa, nie wiem, kurde, no. Troszkę mogę to jakoś sprecyzować, albo napisać, o której po prostu godzinie przyjść i tyle. Wrzut dołącza do grupy. No nie, teraz tutaj nikogo nie ma raczej. Puszto. A może wy mi coś powiecie, Rodriguez? Szukam. Zgłoś się do Miltena. On się zajmuje kurierami. Aha. A coś mnie nauczysz, czy coś? Witaj, magu. Ino z tobą, bracie. Jestem Rodriguez, mag ognia. Zajmuję się wszystkim, co związane z walką wręcz. Poszerzam wiedzę magów i naszych kurierów na temat walki kosturem. Co masz powiedzieć o magach ognia? Służymy Inosowi. Pan ognia i sprawiedliwości daje nam siłę w pokonywaniu przeciwności losu. Jesteśmy najbardziej rozpowszechnionym zakonem magów na świecie. W przeciwieństwie do magów wody, czy czarnych magów, posiadamy liczne klasztory. Naszymi wojownikami są mężni paladyni, którzy walczą ze złem z imieniem pana ognia na ustach. Paladyni? Tak, paladyni. Służą wiernie królowi Robarowi na kontynencie i dowódca to Lord Etienne, najmężniejszy wojownik Innosa. Tu w Korinis coś tam? Chyba Lord Hagen, tak? Okej, rozumiem. A ty masz fajny sztylet, Torres. Skąd ty go masz? Poszukuję magicznych ksiąg. Aha. Napiłem się wody, bo... Okej.
O, masz jakieś fajne zwoje i nawet runy jeszcze masz. Konsekrowany kostur maga. Ło, to mocne to jest. Ciekawe. Potrzebuję pokażę ci. A nie, na razie nie. To później. Nie twój. Dobra, no to nie wiem, no. Chodźmy się przespać, nie wiem, może do godziny, nie wiem, rannej, porannej powiedzmy. Może trafimy, może nie. Już chciałbym mieć tą zbroję, bo on tam, bo ten ranny wojownik, którego spotkaliśmy na samym początku gry, da nam fajną zbroję, chyba nawet lepszą od tej, którą mam teraz. Tak za Friko, za ten antidotum, tak? Okej, okay, dobra. Wstawaj, Bezi. A ty co? Torus! O, Torus tutaj śpi, nawet o tym nie wiedziałem. To jest ciekawe. Kruk, garotnicy. W ogóle garotnik. Pierwszy raz słyszę takie słowo. Napiszcie, jeżeli wiecie, co to znaczy, bo nie mam pojęcia. Poczekajcie, kto tu jest? Kurier magów ognia. Kurier magów ognia. No kiedy jest to nabożeństwo? Słychać. Bla, 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 bla. Nic interesującego. No i nic ciekawego, no i nie wiem, kiedy jest to nabożeństwo, nie mam pojęcia. Kurde, fuck, będzie nie buguj się o to drzewko. Idziemy stąd. Idziemy na ziemię orków, tak jest, bo tam jest mnóstwo fajnych rzeczy, które postanowiłem zdobyć. Stop, jeszcze zanim pójdziemy, o, tu jest in extremo. Poczekajcie, tu muszę iść. Snaf odmówił nam pomocy, więc pójdziemy do karczmarza, który znajduje się troszkę dalej. W ogóle Snaf jest zawsze mało skory do pomocy, zawsze ma wszystko gdzieś. I tyle. Także idziemy dalej. Tu jest Skati, tu jest Karim. Ciekawe, czy... Nie, Karim jest mistrzem chyba posługiwania się tą pałką całą, czyli... Na razie nie jesteśmy w stanie go pokonać chyba. Znaczy z tą bronią nie, jeżeli mielibyśmy lepszą broń, to możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Chodźmy do tego karczmarza. Samuel. Mannheim. F5. Mannheim, gadaj ze mną. Poszukuję kogoś, kto zna się na produkcji wina. Po co? Przecież w starym obozie sprowadzamy wino ze świata zewnętrznego. Powiedzmy, że ktoś taki może mi w czymś pomóc. A w czym? Kurde, teraz nie wiem, no. Zapisałem grę? Powiedzmy w to. Jest. Goran z obozu Bratwa szuka wspólnika. Goran, gdzieś tu usłyszałem to imię. No tak, z rok temu jeszcze jako cień miałem dostarczyć przesyłkę na bagna. Gdy tam byłem, to próbowałem tego ichniego marguniosa. Tego się nie da wprost wypić. Doprawdy nie wiem, jak ci nowicjusze mogą coś takiego robić. Każdy, kto ma rudę, woli kupić importowane wino od nas. Więc mi pomożesz? Jak pomyślę o tych bełdach, które mi Goran raczy swoich klientów, to sam chętnie poszedłbym już szukać jakiegoś znającego się na produkcji wina. A jeszcze jedno, jak będziesz na bagnach, to pozdrow ode mnie Balora. Balor, tak? Czekajcie. Kurde. A gdzie to było? Obozowy Margunios. Mannheim nie zna nikogo, kto powie coś, kto wie coś o produkcji wina, jednak polecił mi pogadać ze Snafem. No co?! Fuck. Już gadałem ze Snafem i powiedział mi, że nie ma pojęcia. Chyba. A ty, Skaza, co się powiesz? Skaza, nic ciekawego. A ty, Samuel, bo to chyba Samuel, tak? Czy jak ty się nazywałeś? Pogadasz ze mną troszkę? Chcę kupić przepis. Nic ciekawego. Ogólnie tu jest potrawka z chrząszcze z jagodami. U Snafa się dowiedzieliśmy. To jest ciekawe, jak to smakuje, nie? Lecimy dalej. Hop. Snaf. No dobra, lecimy do Snafa, no bo co możemy zrobić? No bo ja pominąłem chyba przez przypadek jedną kwestię dialogową, ale tam raczej nic ciekawego nie było. Snaf. Kurde, ty paskudny dziadzie, weź mi powiedz. No fuck, no i co ja mam teraz zrobić, no?
No fuck, no serio. No i gdzie mam tego szukać teraz? Poczekajcie. Obozowy Margunius. No widz już potrzebuje kogoś, kto zna się lepiej na niego o produkcji wina. No kurde no. To do kogo mogę pójść? Wino. Była taka postać w Gothicu 2, wino. Spotykaliśmy go na samym początku na farmie Lobarta. Bardzo spoko gość, lubiłem go. Lubię. Okej, okay, no nie wiem, gdzie mogę pójść, szczerze mówiąc. I chyba mnie to już zwisa i do tego idziemy stąd. No serio, kto tutaj się zna na produkcji wina? Oprócz Mannheima, powiedzmy i tego. I Snafa. Nie wiem, no to pójdźmy jeszcze, nie wiem, do Dextera. Dexter, cwaniaku, coś mi powiesz? Nie, nic mi nie powiesz. A Fisk? Może Fisk? Parves. A, z tobą mieliśmy pogadać, dokładnie, F5. Bal Parves, ale przestań jarać to zioło, halo. Zbudź się, witam. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Dobra, to już wiem. Fisk. No fuck, no to co ja tu mogę zrobić? A ty, Jim? Jak leci, bla bla bla. Nie najgorzej. Dobra, wiecie co? Pójdźmy się przespać do wieczora i tutaj powinny być te oprychy. Hey, kiedyś, chyba. Tak coś kojarzę. Hej ty, bądź z mojej chaty albo wezwę strażę. No już idę stąd, spokojnie. Ej, no znowu się coś zbugowało, ale patrzcie, jaki fajny klimat. Poczekajcie, usiądę na ławce. Mogę obrócić kamerę? No niespecjalnie, szkoda. Fuck no. I co ja tu mogę zrobić? Parves. Sam został. Znowu rozpuści informację. Dwóch informatorów do rozpuszczenia plotki powinno wystarczyć. Co ja mam teraz tu zrobić? Szlak by tu trafił. Dobra. Bo ja się za bardzo tutaj. Strasz, tutaj. Rozpraszam. O fuck, jeszcze ci skrzynię chciałem otworzyć. Myślałem, że ona mnie strzela. Chcę twojej krwi. Tak, chcesz mojej krwi, nie chcesz mojej krwi. Hej, ty! Spadaj z mojej chaty, albo... To powinna być kwestia dialogowa z Balem Parvezem, no. Parvez, halo, gnojku, no. Jak ja cię nie lubię, stój! Halo. Ale on mnie zlewa, patrzcie. Parvez. Zbugował się. Poczekajcie, zaraz do was wracam. Okej, lecimy dalej. Dobra, no nie wiem, no poddaję się, nie mam pojęcia co tu zrobić. Chociaż ewentualnie możemy spróbować jeszcze tutaj tych kopaczy zagadać. Może jakiś fajny quest. I lecimy dalej. O nie, Boni. A ja ci nie zapłacę. Zaraz usunę cię z drogi, śmieciu. No chodź tutaj, cwaniaczku. Spokojnie, wygrałeś. No chodź tu. Ło, mocny jest. Nie, żartuję. Spokojnie, ej, no zostaw mnie! Wygrałeś. No czemu mnie bije strażnik? No co za śmieć? Kto tam mnie strzelał teraz? No co za... Spokojnie, co za cholerny śmieć mnie strzela? No co za jebany strażnik? No nie znoszę ich, no. No sobie idę, bo nie mnie atakuje, a strażnik do mnie napierdala. No co za... chore. Clyde, coś do mnie powiesz? Nie, nic ze mnie nie powiesz, jesteś... nikim, a ty Uskan? Też nic do mnie nie powiesz. O, no i bardzo dobrze, że zginął, i bardzo dobrze. Ktoś tam zginął, tylko kto? Nie wiem. A nawet sprawdzę, wiecie, bo jestem ciekawy, ktoś zginął. Widzisz? Czekaj, ktoś tutaj zginął. Kto zginął? Kopacz. Właściwie czemu kopacz zginął? To trochę dziwne jest. Panie władzo,
Tu leży zwłoki, melduje. Panie władzo, stój. 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 Melduje, zobacz, widzisz to? Kopacz, tu. Tu leży kopacz, tam. Nie na mnie się patrz, tylko spójrz tam, za twoimi plecami. W lewo spójrz, cymbale, tu. Panie. Melduje, że znalazłem kopacza, który jest martwy. I ja go nie okradłem, po prostu tutaj leżał. Marnowały się jego rzeczy, więc wziąłem, tak? No. Ale mógłbym uprzątnąć jakiś pogrzeb, coś. No. Nie, nic. Przepuść mnie. Nie, nie przepuszczę cię. Stój. Przepuść nie, nie przepuszczę cię. Nie przepuszczę cię. I co? No, powiesz, zrobisz coś z tym? Cienias. Ciota. Dobra. Idziemy teraz do Hugo. Bo spróbujemy, może się uda, może nie. Trzeba ryzykować, czemu nie. Lecimy. Jest dopiero 20 minut odcinka, także jeszcze możemy spokojnie. Chyba 20, nie wiem. Muszę potem zobaczyć. I tu są nowe potworki się pojawiły. Także pozabijam je od razu. Bęk. Bęk. Ślicznie. Tu jeszcze jest kretoszczur. Powinien być zresztą. I oczywiście jest. I jeb w plecy. No, 3 hity, kretoszczura, no weź, żartujesz chyba sobie ze mnie teraz. Dobra, lecimy do Hugo, może się uda, może będziemy mieli szczęście. I elegancko. Poczekajcie, może tego kretoszczura, kretoszczura, jaszczura da się zabić. Cholerny jaszczur, chodź tutaj. Uda się czy nie? Chyba się nie uda. No. O fuck, co on taki mocny? Jest, udało się! Ale to było dobre! Ale to było dobre! Teraz krwiopice zabijemy. No bezi! Fuck, no co ty robisz? Udało się. Ale that was so good. So good. O, patrzcie, tu jest mieszek. Nie zauważyłem go, lekka sakiewka. Ciekawe, ciekawe. Tu jest Pacho. Go bardzo lubię, bardzo fajny strażnik. Okej, okay, no co, no to co, próbujemy, nie? Najwyżej się nie uda, najwyżej wczytam. Jeszcze taki save zróbmy, powiedzmy, główny. Bo wiecie, że czasami jest tak, że quick save'y się psują. Odpukać tu. Także lecimy dalej. Poczekajcie, jak to zrobić? Fuck. Jak to zrobić, no? Dobra, lecimy. Hopla, hopla, hop. Hopla, hopla, hop, szybko! Wezi, otwieraj te drzwi! Nie! No Hugo, co ty robisz? No nie, no ten Hugo jest jakiś nienormalny. No widzieliście, co on zrobił teraz ten Hugo? W ogóle przeniknął przez drzwi. Ja podchodzę, chcę otworzyć, a on nagle mi wychodzi z tych drzwi. Dobra, ja tutaj na razie nie idę, widocznie muszę pozabijać te wszystkie wilki. A na obecnym etapie nie jestem w stanie tego zrobić. Także szybciutko bierzemy. Jemy sobie jakoś grzybka. O. Takiego grzybka i biegniemy sobie po prostu. Run, Forest, run. Forest Gump ogólnie. Fajny film, polecam obejrzeć. W sumie ten film miał sporo morałów w sobie zawierał. Niby wszyscy tak wyzywali tego Foresta Gumpa, że jest głupi i w ogóle, a on powtarzał. Non-stop. Poznasz głupiego, poczynasz jego. No i potem okazało się, że ci głupi, znaczy ci ludzie, którzy go wyzywali, okazali się głupkami, a on okazał się mądry. Dobra. Kretoszczurze paskudny, chodź tu, zabijecie. Zabijecie, bo dla ekspa i dla mięska. I zapiszemy grę. Mam troszkę mało HP, ale spokojnie, może jakieś łóżko znajdziemy i się prześpimy, także nie jest tragicznie. No przecież z tą gadałem, gościu, ostatnio, gadałem z tobą. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak, możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Dobra, gościu, przekonałeś mnie. Za każdym razem tutaj biegnę, męczysz mnie, więc oddam ci te, nie wiem, 5000 rudy czy 10. Mi i tak nie jest potrzebne, masz. Jasne. Oto moja ruda. O
Ojej, jakie to szlachetne. Co? Zaraz się rozpłaczę. Ej, zero statek, zero bojek brudny, czy jak? Czekajcie, zobaczę. Zobaczę, mamy rudę czy nie? Oddałem mu to czy nie? Nie oddałem mu, ja to mam cały czas, patrzcie. Ej, no gościa, ale mógłbyś to podnieść, masz. Bo jakoś nie potrafiłeś chyba wziąć tego, także tu masz, tu, widzisz, na ziemi. Podnieś to. Albo podnosisz tą rudę, albo ją zabieram. Wybieraj. No to trudno, no nie chcesz mojej rudy, no to nie, no to idę sobie. Ale cymbały z tych NPC-tów są, naprawdę. Ja im daję rudę, oni nie przyjmują. Czekajcie, tutaj jest. 4000 bryłek rudy. 4000 bryłek rudy. Lecimy dalej. No dobra. Mam nadzieję, że nie zginiemy na hita. A jak zginiemy, to trudno. Teraz tak, lecimy w tą stronę. Tylko najważniejsze, żeby nie zginęli łowcy orków. Idziemy na ziemię orków, ponieważ tutaj jest kilka jaskiń, które mnie osobiście bardzo interesują. Tam był chyba ogniociernie. A ogniociernie są bardzo rzadkie. O, to jest jaszczur ognisty, ja go nie chcę spotykać. O, nie. Tu gdzieś jest jaskinia, która mnie interesuje. O kurwa. Zamykaj. Jest. Udało się. Dobra, jesteśmy tutaj. Uturiel. Uturiel, nie buguj się, proszę cię, nie buguj się. Halo. No fuck, specjalnie tutaj przyszedłem dla ciebie i co się stało, no? Bo to jest ten mag, którego mieliśmy znaleźć. Nam tam ktoś tam mówił, że on właśnie tu gdzieś koło tej wieży jest. I że musimy go znaleźć. To wiesz co, ja ci je okradnę w tej chwili. Bo i tak, o, to jest puste. Dziwne. A to też jest puste? A to już nie jest puste, a to mi się podoba. Dobra, jeszcze jakiś tam kamień podnieśliśmy, ale dobra. Tu jest co? Jakiś fajny piecyk masz. Stół alchemiczny, książkę, beczki. Co ty masz w tych beczkach tam w ogóle? Albo nie, lepiej nie chcę wiedzieć. No nie, otworzy mu te drzwi, czy nie? Tylko on się chyba zbugował. Zobaczymy, co się stanie, jak wczytam grę. Zapiszę tutaj jeszcze i wczytaj tutaj. I teraz jest tak, albo się zbuguje i będzie stał w miejscu, albo się odblokuje. Jak obstawiacie? Obstawiajcie zakłady. A nie, jednak jeszcze inna opcja. Dobra, otworzę mu. Jak chcesz tak bardzo zabić tą brzytwę, masz, zabij. Idź ją zabij, no. Idź. Ej, gościu, Uturiel, skup się. Ej. O, już. Uspokoił się. Patrzcie, jaki fajny gostek. Mogę z tobą pogadać, ale nie śpi. I czemu ty śpisz z kulą ognia w rękach? Halo. No nie śpi, chcę z tobą pogadać. Kim jesteś? Nazywam się Uturiel, jestem magiem kręgu ognia i skromnym sługą naszego pana Innosa. Magiem ognia? Co tu robisz? Chciałbym zapytać cię o to samo, jednak zaspokoję twoją ciekawość. Mieszkam tutaj. No co ty nie powiesz, no nie wpadłbym na to, ale nie o to mi raczej chodziło. Dlaczego nie przybywasz z pozostałymi magami? Po odejściu Xardasa najwyższe miejsce w hierarchii zajął Koristo. Nigdy za nim nie przepadałem, był zbyt arogancki. Jednak to nie wszystko. Z czasem ten siwy mag coraz bardziej się zmieniał. Wyglądało to tak, jakby czegoś oczekiwać. Jakby czegoś oczekiwać? Co? Tutaj mogę swobodnie prowadzić moje badania. W starym obozie nikt nie chciał mnie słuchać. O jakich badaniach mówisz? Czyżbyś był zainteresowany? Otóż wpadłem na pomysł, że magiczne bariery wcale nie trzeba niszczyć, aby się stąd wydostać. Pewnie się zastanawiasz, jak to osiągnąć. Myślę, że odpowiedzią mogą być kryształy ogniskujące moc. Ciekawe. Mówię o tych dużych, błyszczących kamieniach, które można spotkać w jaskiniach. Widziałeś kiedyś takie? No, już kilka już widziałem. Tak. Tak, choć w Górniczej Dolinie jest ich mało. Masz rację, więcej możesz spotkać poza Korinis lub na kontynencie, co nie zmienia faktu, że i w tym zapomnianym miejscu można je zobaczyć. Wracając do tematu, te kamienne potrafią zbierać magiczną moc najbliższego otoczenia.
To właśnie dlatego nocą świecą. Promieniują swoją energią. Skoro bariera powstała przy użyciu magii, to można spróbować wykorzystać kryształu do ściągnięcia części jej mocy. Niezbyt rozumiemy. Mówiąc prościej, podchodzisz do bariery z odpowiednio sprecyzowanym kryształem, który ściągając magiczną moc tworzy wyrwę w barierze. Przez taką wyrwę można by się wydostać na drugą stronę. Twój plan wydaje się szalony. Czy to na pewno bezpieczne? No na pewno to nie jest bezpieczne, bo to logiczne przecież. Pewnie, że to nie jest bezpieczne. Myślę, że dlaczego magowie ognia uznajemy za czubka? No i chyba mieli rację. Jednak na ten moment to nasza jedyna szansa. Według moich wyliczeń odpowiedni kryształ mógłby wytrzymać kilka sekund. No ale no to wytrzyma kilka sekund i dalej to ty byś zginął na przykład, albo ja bym to używał. To wystarczająca, by zrobić skok na drugą stronę. A więc jak, pomożesz mi? A, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Jak mogę ci pomóc? Jeszcze nie nadszedł na to czas. Przypomniałem sobie, że muszę dopracować jeszcze jedną rzecz. Złość się później. Wymagania, rozdział 4. Super. To po co ja tutaj przyszedłem, gościu? Denerwujesz mnie. W ogóle, jak już masz to łóżko, to daj mi je. Chcę się przespać. No, spadaj, gościu. Wstawaj. Okej. Okay. Przyśpimy się następnego poranka. Sen dobrze ci zrobił, świetnie. I teraz tak, bierzemy sobie fajnego, magicznego grzybka. I uciekamy stąd. O kurwa. Zamykaj, kurwa, Besi. Co ty robisz? No zamykaj. No kurde, no nie wierzę. Bezi musiał podnieść grzybka, bo ten grzybek był taki... Ten grzyb był taki ważny, naprawdę. Taki ważny był ten grzyb, że on musiał go podnieść. Musiał go podnieść. To było ważniejsze niż ucieczka. To właściwie ten grzyb to nowe przeznaczenie Beziego. Będziemy zbierać grzyby od dzisiaj. Gościu, wstawaj, bo ja chcę z łóżka swojego skorzystać jeszcze raz. Wiem, że już korzystałem. No nie. Wstawaj. Uturiel, wstawaj. No co za mędę, no nie chcę wstać. O, dobra. Szybko. Szybko. Ok, do następnego poranka. I teraz kolejna F5 i lecimy. Tylko grzybek. Grzybek, grzybek, grzybek. Ale patrzcie, brzytwiaka ma mnie na 2 hity. To już jest naprawdę nieźle. Jak na tym poziomie. Pezi. Fuck. Szybko! Widzisz? Jakbyś się nie bawił grzybkami, to byś uciekł. Ale ty wolałeś się bawić grzybkami, no i zdechłeś. No przecież to proste jest. O, będą mnie gonić. O, fuck, fuck. Nie, Bezi! Dobra, biegnij. Tu jest jeszcze kilka jaskiń, które mnie interesują. I one są gdzieś tutaj, rozsiewane. Tu jest trawia Żaksardas, a tam na razie nie idziemy. Idziemy natomiast w tym kierunku, chyba w tym. Ja nie wiem, troszkę zgubiłem orientację w terenie. W tej chwili. O, te grzybki krótko działają. Okej. Okay. O, czu. O, fuck! Dwarf. W ogóle czemu oni są ranni? O, fuck! I mnie diabłą, no. Zostaw mnie, padlino. O, tu są... Tu są ogry. Znaczy, ogry. Dobra, to nie są ogry, to są trolle. Gdzie ja jestem? Fuck. A tutaj jestem. Fuck! Bezi, ja nie widzę, co ty robisz. Ta kamera się źle ustawia. Myśmy tu byliśmy tutaj, tak. O, fuck. O, troszkę się zgubiłem, wam powiem. I nie wiem za bardzo, gdzie jestem. A to nie jest fajne. I teraz co tu zrobimy? Można tam jakoś wejść z powrotem? No, tak niespecjalnie, chyba. Bezi, no chwyć się, kurde, nie chwyci się, no. No i co ja teraz zrobię, no? O kurde, nie o to mi chodziło, Bezi! Dobra, dobrze, że się zapisałem gdzieś tam dalej.
chyba. O nie, to gdzie ja się zapisałem ostatni raz? Aha, tutaj, dobra. Dobra, robimy w ten sposób. Zamykam drzwi. O kurwa! Ale mu im walnął, ale nie zabił ich w ogóle, nic mi nie zrobił nawet. Ej, no gdzie jest ta jaskinia? No, może tam? O Jezus Maria, myślałem, że... A, dobra. F5. Ta droga chyba prowadzi do tego. Poczekajcie, no. Nie, dobrze, kurde, dobrze, ten trzeba iść. Tu jest fajna jaskinia, w której są fajne rzeczy. Oj, tak, to mnie interesuje, ale przede wszystkim interesuje mnie ten miecz. Patrzcie. Gdzie jest ten miecz? Gdzie jest ten miecz? What the fuck? Widzieliście to? Gdzie on jest? Ej, zniknął mi. No zniknął mi, autentycznie. Miałem go, podniosłem i nagle znikł. Ojejku, gotiku. Widzieliście? Podniosłem go i nagle znikł. No cóż, na szczęście zapisałem przed jaskinią, także nie ma dramatu. Gorzej by było, jeżeli by tak się bugowało, że my go podnosimy i go nie ma nagle. No to już troszkę gorzej, nie? Ale spokojnie, może zaraz to wyjaśnimy. Kurde, kaszel. Znaczy, głos mi szwankuje już. Okej. Okay. Bezi, proszę cię, podnieś ten mieczyk i miej go w ekwipunku, proszę cię. Podnieś... No co? No, to się buguje. To się buguje, widzieliście? Jak chcę podnieść jakąś roślinkę, to ten miecz znika. Okej, to podniosę najpierw ten miecz, a dopiero potem roślinki. Okej, dobra. Okej, dobra. Lecimy. Te tekstury nawet fajnie wyglądają. Właśnie w dwójce mnie nie podobało mi się to, że jak wracaliśmy do Górniczej Doliny, to ta ziemia jakoś wyglądała zupełnie inaczej. Jakaś taka była zielona, jakaś taka brzydka, nie wiem, jakoś tak paskudnie to wyglądało. Naprawdę. Nie to. Chcę podnieść to. Udało się. Mam. O nie. Brakuje mi troszkę siły. Brakuje mi 15 siły. O, to lipa. Myślałem, że już mogę to podnieść. O, fuck. No, trudno. Ale nie ma dramatu. Nie ma dramatu, to są jakieś kryształki. Okej, może tu się pomodlić do tego? Nie. Znaczy pomodlić, dostać po prostu siłę. To chyba przy tym, tak? Przy którym to można było? Przy tym nie. To tu jest krucze ziele, to się zawsze przyda. No, przy którym to można było? Nie można przy tym, ani przy tym? O kurde! Fuck! Uciekaj, bezi. To są kąsacze. Znaczy kąsacz, przepraszam, to jest jeden kąsacz. Jak on tutaj przyszedł, jak się tutaj zwabił, nie? Tam idziemy do wieży Xardasa, w tam lewo. Tam są trzy golemy. Jeden to jest zwykły golem kamienny. Drugi to jest golem mrozu. Który jeżeli was trafi pierwszy, to już nie jesteście bez szans, bo was po prostu zamraża i giniecie. W mękach i bez ruchu. I jeszcze trzeci golem to... Odpowiedzialny jest za magię ognia, tak? Golem ognia i jak was pierdyknie, to chyba Inoros. Dobra, i teraz tak. O, tu jest biały wilk, ale tutaj już skrzynię. Skórę już daliśmy. A także idziemy stąd. Mamy chyba wszystko, czego potrzebowałem. Tam dalej już byliśmy, tam w lewej stronie byliśmy. Tutaj możemy uciekać. Gincie, paskudni strażnicy. Niech was zabiją, te wargi. Gincie. O, ścierwoja, to mnie interesuje. Nie goni mnie już? O, nie goni mnie, rzeczywiście.
Nie goni mnie wargi, rzeczywiście, no nie. Nie goni mnie wcale stawy wargów, które za mną biegną. Czekajcie, jak to się rozglądało, bo nie pamiętam już. Chyba woda z tego nie sprawdzać. Nie. No, zostawcie mnie. O, fuck, ale orkowie się nie odpuścili. Bezi, biegnij. W ogóle ci orkowie są jacyś popsuci w tej części. Gonią nas. No patrzcie, gonią nas nadal. No co to za badziew jest, no? Ej, strażnicy, pomóżcie mi, bo tu gonią mnie dwa orki. No zróbcie coś, halo. No nie widzicie orków, no co za debile, kurwa, gotik. No czemu ty mnie tak denerwujesz, no? Stoją przy nich orki i oni ich nie widzą. Zareaguje ktoś, czy nikt nie zareaguje? No nikt nie zareaguje, no bo w sumie kogo to interesuje? Kurwa, nie do chaty! Najgorzej! Nie! 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 Fuck! No patrz, ja do Gomeza muszę chyba wbiec. Już? Już? No czemu ty mnie chcesz bić? Już miałem wyklepać. Brawo, zabiliście ich. Brawo, brawo, dwa orki. Dobrze, że tu nie było więcej ich. Ej, patrzcie, jakie mają problemy. Żeby zabić tego orka, patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, jaki problem mieli, żeby zabić tych dwóch orków. Hej! Słyszałem, są tu in extra, pośpiesz. Wiem, że są in extra, bo już od kilku odcinków o tym wiem. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Albo wiecie co? Poczekajcie chwilę. Nauczę się siły, bo nasza postać, znaczy Bezi jest strasznie słaby. A ja bym chciał, żeby już jakieś tam troszkę siłę miał, nie? Bezi. Diego, naucz nas czegoś. Ktoś tam mnie chyba gonił. O, siła. Co? Wróć. Możesz. What the fuck, jak za mało rudy. Wróć. Chwila, bo. Trzymaj się. Zaraz coś mnie trafi, chwila. Mam 4397 byle krudy i ty mi mówisz, Diego, że to za mało? To co mam teraz? Jeszcze raz, weź, Diego, ja chcę się nauczyć 5 punktów siły. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Mam 13 punktów, czyli mogę się nauczyć. Naucz mnie troszkę siły. Za mało rudy. Dobra. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele. Trzymaj się. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. Ojejku. Wrzut, ja to cię lubię, wiesz, lubię cię, naprawdę. Diego, a teraz mam pieniądze, czy nie mam pieniędzy? Możesz mi... Tak. Mam? Nie mam. Wróć. Trzymaj się. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jakim powiem, jakiego mam obrońcę. Posikają się ze strachu. Ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. No widzicie, no, że Gothic czasami ma spore problemy. Nie mogę się nauczyć siły u Diego. To jest dość dziwne, ponieważ mam prawie 5000 brylek rudy. Jest to dość dziwne. A nawet bardzo dziwne, no ale cóż, ja mogę na to poradzić. No. Mam 13 punktów siły, 5000 brylek rudy i nie stać mnie, żeby się nauczyć 5 punktów siły. Wiesz co? Wyświadczę ci przysługę. Wstawię się za tobą. Może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. W rzodzie niestety jestem w innym obozie. A ty w ogóle co tutaj robisz?
Nie powinieneś wrócić do obozu starego. Jesteś już za daleko od swojego obozu, idź stąd. Dobra, idziemy teraz tutaj. Ogólnie pogadam sobie, bo nie wiem, czy są jakieś nowe questy. Jonas. Ty mi nic mi... Oliver? Nic mi nie powiesz, czemu wszyscy się odpalacie nagle? I co się dzieje w ogóle z Gothiciem? Ja nie wiem, jakieś fiksy, nie mam pojęcia, co się w ogóle dzieje. Joseph, a ty coś mi powiesz ciekawego? Nie. Nie wiem, tu w ogóle jakieś lagi dziwne mam. To jest dość dziwne. Dobra. Magnus, coś mi powiesz? Nie. Firn. Nie. Żadnych nowych questów, serio. O, Stanley. Pohandlujmy. No ale ja mam bryłki rudy, no to czemu się nie mogę nauczyć? Odsuń się! Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. No, z pewnością. Tylko co ty robisz, wrzut? Spadaj stąd. Alex. Coś cięższym. Aby go dostać, będziesz musiał rozwiązać pewną sprawę kradzieży. Kradzieży? Ostatnio z obozu zginęły cenne błyskotki, mój puchar i pierścień Chloe'a. Nie podoba mi się to. Czyżby w obozie był zdrajca? Postaram się to ustalić. Okej. Okay. No, widzicie, jakiś fajny quest nowy. Chłopcze, potrzebuję twojej pomocy. Co się dzieje? Polowałem ostatnio w okolicach Bractwa i zostałem zaatakowany przez jaszczura. Co w związku z tym? Ten jaszczur to jakiś inny gatunek, zostałem zatruty. Okej. Okay. Niestety nie potrafię sporządzić odtrutki, nie znam przepisu. Okej. Okay. A poza tym jestem zbyt słaby, żeby cokolwiek robić. Idź do obozu na bagnie i poszukaj dla mnie pomocy. Proszę, umieram. Natychmiast ruszam w drogę. Dziękuję, weź te wywary, przydadzą ci się. Jak wyglądał ten jaszczur? Dobre pytanie, jego trucizna może ci się przydać do antidotum. Jaszczur różnił się od zwyczajnej bestii, był zielony, a nie żółtawy. Bardziej powinno cię interesować, gdzie przebywa. No to gdzie przebywa? Spotkałem go w jaskini w okolicy obozu na bagnie. Bądź ostrożny. W okolicy kręci się sporo innych zwierząt. Okej. Okay. Odsuń się! No i teraz co? No. Jeszcze tak. Okej, tylko teraz nie wiem, skąd ten puchar mogę. Znowu szukasz kłop... Już chyba wiem gdzie, poczekajcie. Chyba tutaj. Otwórz tą skrzynię. Nie. To nie wiem, gdzie ten puchar może być. Ale okej, dobra, to na dzisiaj wystarczy. Troszkę pobłądziłem. Dziękuję wam za oglądanie. Jesteś moim najlepszym kumplem, no. Wiesz? Inni tylko próbują się mnie pozbyć. Jestem ci bardzo wdzięczny, naprawdę. W tym odcinku był ze mną Wrzut, także dziękuję wam za oglądanie. Tutaj na koniec tak się ładnie pożegnamy. Czekaj. Wrzut, o. Wrzut i Bezi. Także dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Niech śniący będzie z wami. Cześć.